feindliche Truppen in diesem Gebiet vor. Ale ja witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem znajomy Królika, to jest oczywiście Cult 1 United Offensive, a to jest kontynuacja poprzedniej misji, gdzie leciliśmy bombowcem i nas zestrzelili. Jesteśmy gdzieś w północnej Francji, podobno jest trzech szkopów, jeden właśnie oznacza to drzewo, nad którym wisi mi na nas podochronie. Dziwne, że nas jeszcze nie zobaczyli. Nie mam pojęcia, jak się stąd wydostaniemy, no na razie poczekałem, może mamy poczekać aż... Oho, coś się dzieje. Są nasi. Ale to chyba Francuzi. A, to jest ten francuski ruch oporu, okej, okay. La Résistance, czy jak to się nazywało, to jakiś jest, są Francuzi. No, no spoko, a Francja Vichy sama się zrobiła, co? Okej, okay, mamy MP40, mamy karan. No, szału nie ma, ale damy radę. Nie damy radę. Chociaż po poprzednich misjach, kiedy mieliśmy Gewera 43, Sturmgewera, mieliśmy wszystko do wyboru. No, troszeczkę biednie, ale damy radę, damy radę. No dobra, jest francuski ruch oporu. Szkoda, że nie ma misji. Może będzie misja, chociaż nie wiem. Raczej wątpię, że będzie misja z polskim ruchem oporu, z Armią Krajową. No, ale jest spoko, jest spoko. Co mamy zrobić? Wesprzeć ruch oporu. No, ja bym wolał się dostać do swoich, sobie jeszcze polatać, bo poprzednia misja była naprawdę fajna. A pamiętamy, że mamy sprint oczywiście. Czy to jest jakiś posterunek niemiecki? Tak, już widzę szkopów. Okej, okay, ale mamy przewagę, chyba że będą mieli jakiś pojazd ciężki. Okej, okay, już naszych wykryli, świetnie, możemy teraz elegancko naszych pozabijać, znaczy przeciwników. Raczej większego problemu nie powinni stanowić. Tam widzę jednego za kamulcem. Nie wiem, czy dostał w kask. Dobra, możemy podchodzić. Jest chyba tam jeszcze dwóch zostało, więc bierzemy MP40 i po prostu wbijamy się w nich. Tu wielkiej filozofii być nie może. Okej, okay, świetnie. Wyjaśnieni. Do czego pan strzela? Czysto, czysto. To jest jakaś budka z butelką wina. Pusta oczywiście. Tam jest samochód. A nasi tam stoją. Dobra, pozbierajmy amunicję, zwłaszcza MP40 by się przydało, bo mamy jej niewiele. Czy z tym ścikary, kary, tak. Droga zbyt uczęszczana. No dobra, to chodźmy tutaj w las. Kucaniem. Okej. Okay. Tam są jakieś zabudowania. Na pewno chcemy tam iść? Coś tu widać. Ciężarówka stoi, jest pusto. Okej, okay, zbadać gospodarstwo. Tam już widzę szkopa w oknie. Tam dwóch stoi kolejnych. Okej, okay, można by spróbować podejść na bliżej, zanim zaczną nas walić całą artylerią. Słyszycie to? Kurde, tacy muzykalni ci Niemcy. A, dobra, podejdźmy sobie bliżej. Ciekawe, czy mnie... No ten to mnie na pewno zaraz zobaczy. Widzicie, tam karabin maszynowy u góry wystaje. Widzicie to? Patrzcie, wystaje. Opa, pa, 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 pa. A, jaki wycofowany. O, jakie to dobre było. Ja pierdziele. Sokoli wzrok. Nieźle. Dwóch, jeszcze jeden za drzwiami. Okej. Okay. Ale z tym karem to... O, fuck, o, fuck, o, fuck, o, fuck, o, fuck. Ale nasz szczelił. Wiem, te kary są zabójcze. Jeszcze jeden gdzieś karabin maszynowy strzela. Ale mi się... Czy ja mam granaty? Nie mam granatów oczywiście. Zabity, zabity. Dobra, wbijamy do środka, chciałem powiedzieć, ale tam coś jeszcze stoi. Dobra, więcej amunicji. U góry. U góry jest chyba przeciwnik, tu gdzieś na lewo stał. Dobra, spróbujmy zbadać tą okolicę, wbić się na szybkości. Trzeba wejść do... O kurde, panienka z okienka, jak uwielbiam takich Niemców, którzy nagle się pojawiają w tych oknach. Dobra, jesteśmy tutaj. Tu jest, powinien być jeszcze ten jeden Niemiec. Szkoda, że nie mam granatu, bym po prostu wrzucił im tam do środka i byłoby prościej. Jeżeli o to chodzi, to by było prościej, jakbyśmy mieli granaty. No ale spoko, trzeba radzić sobie z tym, co mamy obecnie. Nie wiem, czy go trafiłem, nie trafiłem. Kurde, kucnął i się wychylił. Tego się akurat nie spodziewałem. No dobra, w sumie nie jest powiedziane, że ja muszę tędy iść. Mogę na przykład sobie pójść tutaj boczkiem.
O właśnie. Tu nie ma żadnego okienka. Kurde, co mnie tu nawiedza? Okej, okay, czy tam coś, to są moi? Tak, to są moi. Ale to nie jest mój. Okej. Okay. Wydaje się, czy... Kurde, musiał nas zdzielić kolbą. Okej, to nie jest takie proste, bo mamy bardzo wujowy osprzęt. Nie mamy granatów, które by były tutaj genialne, żeby poczyścić ten budynek. A Niemcy jak zwykle są napakowani. Nie wiem, czy go zabiłem, na wszelki wypadek poprawimy. No kurde! Naprawdę boli brak granatów. Czekajcie, tu jeden zaraz wyjdzie. O, właśnie. Okej, okay, pozbędziemy się tam tego daleko. Zabity, zabity. Dobra, zrobimy save'a, bo tu wszystko się może wydarzyć. No. Daje się czysto, ale pewnie zaraz jakiś szkoł wyleci. Dostaniemy szczała i się skończy śmieszkowanie. Tu jest pusto. Ja pierdykam. Uf. To jest kolejna szkopina. O fuck, fuck, widzieliście co stołem. Ty, no dwóch tu siedziało, no jaki kurde sobie urządzi... O, granaty, dawaj. O. Co? Co mnie zabiło? No tego się nie spodziewałem. Dobra. Dwóch za tym, pamiętamy. Nieszkodliwiście wroga w gospodarstwie. O kurde, to coś buchło. A ja się wtedy nadziałem na to. Okej. Szkurde plecy, no gdzie są moi? Pytania, tu całą farmę z... Jezus, ile pleców my będziemy mieć zaraz. Ja pierdykam. Mamy cały magazynek do MP40, czyli da się to zrobić. Bo trzeba mądrze to zrobić. Trzeba mądrze to zrobić, to będziemy mieli zrobione. Świetnie. Ja nie wiem, gdzie są nasi. Pytanie, czy będą plecy, bym sobie postrzelał z tego. Czekajcie, tu są moi. Ej, teraz z tej strony są moi. No tam możemy postrzelać. Coś tam wali, coś mocno wali, czekajcie. Czego wy... No co za koleś. Bo wtedy to mnie zabiło. Szkopino. Ofa! Kiedy widzisz ten pocisk i wiesz, że już umarłeś. A ja stopera nie włączyłem. No idealnie. Dobra, czy ja jestem tu po wyczyszczeniu? Tak, jestem po wyczyszczeniu. Dobra, pozbądźmy się tego faceta z tym pancer... Nie, to nie jest... Nie wiem, co to jest. Pancerfaust jest... Był jednego strzałowy. Ten... A kto tu ucieka? A kto tam się chowa za... murkiem? Dobra. Lasy Sales? Tam jeszcze... Dobra, ogarnięte. No i świetnie, dotrzeć do mostu, mamy granaty, mamy... Oj, nie mamy amunicji MP40, trzeba było pozbierać, jedzie, jadą szkopiny. O, i to było dobre, nie wiem, który to zrobił, ale pogratulować. Amunicję dawać amunicję. Aha, amunicja się usmażyła, no dobrze. Leżysz na środku drogi, panie Van Dijk. Przynajmniej plus jest taki, że nie muszę chodzić z tym stenem, który ma ten koleś. Dotrzeć do mostu. No dobrze, dobrze. Na razie nie jest zbyt skomplikowanie. Może poza szturmem tej farmy. A wcześniej to co? Strzelali do mnie też, ja do nich strzelałem. Wszędzie jest wojna. O kurde, ale szkopów. Jak zajęców. A jakiś kurde jeden. No jakby miał kara snajperski. O Jezus, i znowu trzeba być taki kawał, no nie wierzę. Może amunicji poszukam. O, jest amunicja do MP40. Dużo lepiej, dużo lepiej. Przeładujmy sobie. Chociaż będzie jeden pełny magazynek. Ta, jeden zapasowy pocisk na Adolfa przygotowany. No może być, może być.
Dobra, podejdziemy sobie, zrobimy save'a, bo znowu jakiś napalony szkop nas zabije. Tak. Tutaj. Zajmiemy sobie jakiś taktyczny kamień. Nie wiem, czy on przewrócił się, czy tylko usiadł, czy co z nim. To jest ta szkopina w tych krzakach, co wtedy nas ubija, sobie siedzi. I myśli, że jest bezpieczny? No. Ten też zabity. No i luz. Luz bluz. Można? Można. Okej, tylko pytanie teraz, jak mocno będą bronić tego mostu. Bo to nie jest... O kurde, już wiem, że tam będzie... A nie ma akurat, myślałem, że tam będzie jakieś gniazdo karabinu. Okej, podejdźmy bliżej. Kurde, ale to jest złe miejsce. O kurde, tam... A łapcie. Chyba źle rzuciłem. No, powiedzmy coś takiego. Dostali. Dostali, bo krzyczeli. Okej. A jednak było tam stanowisko karabinu. Ty, no dobijcie go, halo! Dziękuję. Całe szczęście, że spudłował pierwszy po... A kto to się za karabin brał, co? Całe szczęście, że on ten goleś pierwszy poziom spudłował. Bo by nas obił. Dobra, tutaj jest... Nie podoba mi się ten samochód. Oj, nie podoba mi się. No ale jak chcecie, no to chodźmy. No i co? Chyba byśmy po prostu tam wsiedli i pojechali, no dobra, no to możemy iść pieszo, no. Kimże jestem, chociaż... Nie no, przecisnąłby się tutaj. Okej. O, no. Zarąbicie, chociaż dajcie mi wyjść z tego tunelu. No. O nie, zaczyna się. No, zarąbiście. A on nie powinien być martwy przy tym CKM-ie? No właśnie, teraz będzie problem. Jak? Czemu umieramy? A, nein! On co? Nie wiem, co tu się odczyniło. Czemu moi mi nie pomagają, ewidentnie. O Boże. Patologia. Kompletna patologia. Dawać amunicję. Zrobimy save'a. Myślałem, że to już jest wyczyszczone. Przeładujmy sobie karę i trzeba jakoś pomyśleć. Tak, gadaj. Musimy podejść. Może jakbyśmy podeszli, zanim ta cała hałasra przyleci, byśmy zdołali po cichu to zrobić. O właśnie. No i to już jest dobre, bo jesteśmy tutaj. Można sobie bezpiecznie podejść. Oni niech tam strzelają. Coś tam w tym oknie strzela. O fuck. No chyba nie wpadł do środka ten granat, ale przynajmniej mogliśmy podejść do tych zabudowań. Nie wiem, co to jest, jakaś wieża, nie wiem czemu to ma... Aha, w krzaczorach siedzi. No dobra. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy tutaj, tak? Aha. A teraz trafiłem granatem, ale i tak wyleciał. Dobra, chodźmy jeszcze raz. Najpierw pozbądźmy się tego kolesia. Dziękuję. A, tam jeszcze siedzi świeżak jeden. Do dobicia. Tam jest w ogóle ich więcej. O kurde, jeszcze tam u góry jakiś koleś, na pewno snajper. Dobra. To są moi. Tu pamiętamy, że w krzaczorach siedzi jeden. Okej, świetnie. MP40 mi się kończy. Nie miałeś amunicji? Nie miałeś.
No panowie, puszujemy, puszujemy, bo mi się ammo kończy. Nie ma tu tamto. A fuck. Go, 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 go. A ammo się skończyło. No dobra, ale chyba wyczyszczone. Da się, da się wejść na górę. Nie, no, no, no trzeba to zbadać. Na bank koleś miał snajper, kara ze snajperką. Nie miał, ale to jest fajna pozycja. O, granaty znalezione. O kur, jaki bunkier. Okej, okay, dobijcie. Tam stoi znów, ale pusty. Dziwne, że nie korzystają z tych pojazdów. No spoko, ale można było wejść. Spoko. Ile tej amunicji dałem P40? 19 pestek. Zawsze coś, zawsze coś. Zawsze warto mieć. Lepiej mieć 19 pestek, niż nie mieć żadnej, więc... A co to? Dynamite. No i co teraz? A, to był nasz w ogóle. Czy ja chcę tego? Nie, wolę kara. Dobra, dawaj ładunki. Podłożyć na moście 4 zostało. No to brzmi jak problemy, ale podejdźmy. A muszę niżej zejść. O kurde. Część się tam na dół. Nie podoba mi się. Ja pierdykam. Jeszcze niżej? Wysokości. Używaj drabiny. Będzie prościej. Okej. Okay. Ten bunkier też mi się tam po drugiej stronie nie podoba. Bo nie będziemy mieli się za czym schować w takich miejscach. Okej. Okay. Tam w ogóle jest drugi most. Tu jest jeszcze jeden Niemiec? Nie ma. Okej. Okay. Mamy zejść jeszcze niżej. Bo po drabinie bym prosił. O, właśnie tak. Ładnie, ładnie. He, wyleciał. He, śmieszny. Okej, okay, zrobimy save'a, bo jest... No nie gadaj, że teraz muszę lecieć na górę. O kurde. Coś strzelało do mnie. No, no osłaniajcie mnie, no zrób, przydajcie się do czegoś, no kurde. Co to do mnie strzela, gdzie? Z pleców. A tam na jednym tym, dobra, do... Dobra, widzę. Okej, okay, świetnie. Ciuchcia jedzie na górę. Okej, okay, nieźle. Jeszcze raz na górę. No, halo, dziękuję. I tutaj gdzieś powinno być zejście. O, właśnie, mamy zejście. Schodzimy na dół po drabince. No, nie wierzę. Daj mi zejść, jak mam cię zabić? Chyba, że... O, fuck. Chyba, że stąd jakoś... W ogóle jeszcze niżej da się zejść. Aha, bo ja jestem tutaj. Dobra, już myślałem. Dobre. Nie krzyżcie. Szczaj. Czekajcie. Gdzie ja jestem w końcu? Tutaj, tu jest Niemiec. Okej, okay, i drugi będzie tam niżej. Ja go stąd nie zobaczę, nie? O, fuck, nie! Przepraszam. Jak ja mam go stąd wykurzyć? Chyba, żebym poszedł jakoś przy ścianie może, to mnie nie zobaczy. A, teraz to moi mi pomogli, no ale tego samego sam bym załatwił. Tu jest problem z tym, że tu jest taki koleś obok. O, właśnie ten, no, którego już nie ma. No i świetnie. Słyszę pociąg. Jak to jeszcze dwa? Teraz trzeba stąd uciec. Pociąg jedzie. Halo, nie wysadzajcie. Jak się stąd wychodziło? A, nine. Asta. Tu, gdzie ta drabina? Jakby nie może być z jednej strony. O, run. O, jedzie. Tak. Coś strzela jeszcze do... Tam Niemcy wybiegają. Czy to nasi? Nie, Niemcy. Okej, okay, mam wejść, spotkanie, okej, okay. A, bo detonar, a, fuck! Tu. Ciekawe, czy jakbym zdetonował szybciej.
Już? A, nie mogę. Dobra, szkoda. Próbowałem, uwierzcie mi, że próbowałem. Albo jakbym w ogóle nie zdetonował? Czekajcie, zrobimy save'a. Aha, przegrywamy wtedy. No, pociąg umknął. No, no, spoko, spoko. Jebut, tygrysy poszły się ebać. Ja, to. Jupikaje, madafaka. Nieźle. A tu jeszcze mamy... Okej. Okay. Jeszcze będzie droga powrotna. Dobrze. No, co się wiennie się zdupczyło. PKP. Ale światło się nadal świeci. Tędy, bo już myślałem, że się zgubiłem. Dobra, lecimy za naszymi. Oczywiście komitet powitalny w drodze powrotnej, no że jak żeby mogły być inaczej. Więcej Niemców, więcej strzelania, chyba swojego też poszczeliłem przez przypadek. Okay. Ej, Niemiec! Co on tu robił? A nie możemy po prostu przejść przez ten tunel? O kurde, żartowałem. O, fuck, jedzie, on tu jedzie. Fuck. O, nie, szybciej, sprint, oddawaj się. Halo, sprint. A, nie, czemu jestem ostatni? Halo, o, dobrze, połóż się. Ale on, czym my go zniszczymy? Ej, Delew, widać cię, leżysz na środku ziemi. Aha. O kurde, trzeba było powiedzieć wcześniej. O fuck, chyba sam się troszeczkę tym granatem obiłem, ale ważne, że... Że nie miaszki poumierały. A, co się tam będę ograniczał. No, można. Zaporowy granacik. Go. Tak cisza, jak do nas strzelają. Ale ten... Ej, przez tunel się szło do gospodarstwa. Jak my to chcemy obejść wszystko? Tu coś na pewno... Oj, tu na pewno drzwi zaraz się otworzą. Na bank. Patrzcie to. Nie? Ty goń... O, fuck. Okej, okay, zdjęty. Nie, postrzelony, szybciej ładuj. O fuck. Dobity. O kurde, ile szkopów. I wszyscy trzej dostali jeden pociskiem z Mausera. To jest potęga. Tylko, że żaden nie umarł, no ale dobrze. Myślałem, że się otworzą i wybiegną dla ci Niemcy. Te taki oficja w samych gaciach. Co się dzieje? Go. No jest to gospodarstwo, czy nie? No to są te pola, to tu powinno być gospodarstwo za rogiem. No, o właśnie. No jednak trafiliśmy. Tu jesteś, no, jesteśmy w domu. Tam była ta ciężarówka w stodole, pamiętam. O nie, jak zwykle. Więcej Niemców. Gdzieś jakiś zrobił krok w bok, żeby go nie trafić? Skubaniec? Dobra, nie jest źle, te... Pasieki nam pomogą troszeczkę. Tego nie widać, nie mam już granatów. W ogóle z tego rewolweru nie strzelałem. Nawet. No, ma to do ładowania rewolwerów. Nie wiem, jak to się nazywa, ale to jest genialne. Od razu 6 pocisków ładujesz. Ty, genialny jest ten rewolwer. Czemu ja wcześniej z niego nie strzelałem? Jeszcze coś? Jeszcze coś było. Pusto. Mogę poprowadzić. O, będzie strzelanie. Dobra, postrzelamy jeszcze z rewolweru. Oczywiście tylko możemy się schować za kabiną kierowcy. Jak żeby mogło być inaczej. Ej, mało nas zostało. Pomierali nam trochę. O, w dupę. Coś nas zabiło. Tam są. Iha! Jeb! Kurde! Może powinienem kucnąć. Dobra, kucniemy.
Micha, jak na dzikim zachodzie. O kur... O, to ja, to mój rewolwer. Dobra, dobra, podobało mi się. Davik. A tu gdzieś stał ten, o kurde. Ty, wiecie, że nas mogło to za... O, właśnie, ten czołg gdzieś tu stał. Wiecie, że to zderzenie się z tą barierką, które musiało nastąpić, zakładam, żeby przejechać dalej, mogło nas zabić, bo to nas obił. Jakbyśmy mieli ciupkę życia, to byśmy nigdy tego nie zrobili. Trzeba byłoby od nowa, fuck. Ej, ej, tam czołg był. Gdzie... Co? O kurde, gdzie ty w las wjechałeś? W jakiej krzak... Jesteś geniusze. Ja bym chciał z nimi poszczelać, halo. No wzięli, pojechali, nie po to... Po... Ej, ja mam mało pocisków. Boże, myślałem, że ty jedziesz do wody. Mam tylko 16 pocisków. Co? Okej. Okay. Fajny ten rewolwer. A, to jest ten drugi most, mówiłem, a to jest wysadzony, tam gdzieś tygrysy pływają, hehe. No i pięknie, misja zakończona sukcesem, tak jak wszystko, więc soczysta łapka, nie, roga łapka, soczysty komentarz. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć, trzymajcie się, na razie.